Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. W moim studiu dziś Piotr Ryba, burmistrz Krynicy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Zazwyczaj rozmawiamy o różnego rodzaju inwestycjach, często w drogi, często w różnego rodzaju atrakcje turystyczne, a tym razem powiemy o tym, co historycznie może zostać niebawem upamiętnione i nawiązanie oczywiście do tego weekendu, który mieliśmy. Będziemy mówić o konfederatach w Krynicy. Krynica ma szansę przejąć tereny od Lasów Państwowych. Ostatnio dużo tych terenów różnych przejmujecie i tworzycie no coś nietypowego. W tym przypadku będzie to kwestia okopów konfederackich. Taki jest plan? Tak jest. Jako burmistrz Krynicy Zdroju prowadzę bardzo aktywną politykę, jeżeli chodzi o zamiany gruntów, tam gdzie gmina ma zadania własne, gdzie może zrobić coś ciekawego, jakąś nową atrakcję turystyczną. Oczywiście staramy się takie grunty przejmować. Podobnie rzecz się ma z okopami konfederatów barskich, które są nad Muszynką. Dopinamy zamianę też, która trwała od dłuższy czas, cała procedura, ale zamiany z Lasami Państwowymi, tu z nadleśnictwem Piwniczna. Jeżeli chodzi o przejęcie okopów konfederatów barskich, tam dziś jest rezerwat, natomiast marzy nam się, jest to naturalny obóz, naturalne okopy, które się, że tak powiem, ostały do czasów obecnych. No i marzy nam się tam odtworzenie oczywiście obozu konfederackiego. Jest to jeden z najlepiej zachowanych śladów po Konfederacji Barskiej. Tak naprawdę na terenie Polski nie ma żadnego poważnego, dużego muzeum dotyczącego Konfederacji Barskiej. Myślę, że to był taki duży, potężny też kolejny impuls rozwojowy w gminie Krynica-Zdrój, który przyciągałby turystów. Tak jak mówię, muzeum chcielibyśmy, żeby było ulokowane właśnie w naturalnym obozie konfederackim, którego ślady można do dziś zobaczyć na żółtym szlaku z Muszynki w stronę granicy państwa. Jak to muzeum miałoby wyglądać? Czy to będzie jakiś taki typowy budynek, w którym będą znajdować się pamiątki? Czy to będzie jakaś bardziej wplatająca się w tę scenerię tutaj przestrzeń? Czy powiem tak, tak naprawdę jesteśmy jeszcze przed fazą koncepcyjną, natomiast oczywiście naturalny obóz to były przede wszystkim zabudowa drewniana i baraki, natomiast jest kwestia oczywiście, co powie projektant, co powie konserwator zabytków, co powiedzą, że tak powiem, organy uzgadniające. Wydaje mi się, że gdyby to w sposób naturalny było to odbudowanie tego obozu i jakby zwiedzający mógł się przenieść do czasów XVIII-wiecznych, do czasów Konfederacji Barskiej. Myślę, że to by było najbardziej wskazane. Na okopach były prowadzone liczne badania archeologiczne, wykopaliska, jest bardzo dużo artefaktów, które tam zostały znalezione. Zresztą nie tylko w tym obozie, natomiast no, ten obóz tutaj jest najlepiej zachowany. Myślę, że gdyby takie muzeum na naszym terenie powstało, to byłaby kolejna duża atrakcja turystyczna. Tutaj pewnie potrzebne będą fundusze, tak? Ministerstwo Kultury to będzie to miejsce, do znaczy, którego... Patrząc na wizjonerstwo pana premiera Piotra Glińskiego, jestem przekonany, że jeżeli ten pomysł się pojawi w przestrzeni publicznej, bo wiemy, jak duże miliony są inwestowane w różne ciekawe muzea. Myślę, że to jest pomysł, którym uda mi się zarazić władze centralne i tak naprawdę oczywiście przy finansowaniu centralnym, bo tylko o takim mówimy, można będzie stworzyć coś naprawdę ciekawego i naprawdę coś, co będzie posiadało dużą wartość historyczną. A kiedy uda się te grunty zamienić? Ja myślę, że do końca czerwca tego roku już będziemy po aktach notarialnych i będziemy mogli zacząć już pracę, że tak powiem, jako właściciel terenu, dalsze czynności w celu właśnie kontynuowania i stworzenia czegoś na tym jakże potencjalnie bardzo dobrym terenie. A w tej kadencji pan chce skończyć to muzeum, czy to jest niemożliwe? To jest za wcześnie. Powiem tak, no najpierw będzie oczywiście... Bo skoro takie dobre tempo, no to być może. Znaczy ja powiem tak od siebie, oczywiście 2 lata temu uchwalaliśmy studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego. Ja oczywiście ująłem okopy konfederackie jako teren potencjalny do wykorzystania, do zainwestowania w celu stworzenia tam muzeum i tutaj studium zagospodarowania nam, że tak powiem, takie przeznaczenie puszcza. Natomiast oczywiście, jeżeli patrzy się na koncepcję, na pewnie konieczność badań archeologicznych, wszystkie rzeczy projektowo, pozwoleniowe, no to jest, powiedzmy, przypuszczam, że na pewno 2-3 lata minimum, żebyśmy mogli, że tak powiem, mieć gotowy produkt i później kwestia sama realizacji inwestycyjnej. Wydaje mi się, że znacznie wcześniej zakończą się prace, które toczą się teraz za Urzędem Miasta. To oczywiście teren parkingu, który już od jakiegoś czasu służył mieszkańcom, ale on jest przebudowywany. Tak dobrze rozumiem to, co tam się dzieje, ten plac budowy, który został tu wytyczony. Znaczy, ja bym to bardziej nazwał kapitalnym remontem, oczywiście. Jeżeli chodzi o budowę mediów, czyli przede wszystkim normalizacja burzowa, oświetlenie, to oczywiście tutaj jest to budowane od początku, natomiast sam parking podlega kapitalnemu remontowi.
będą w końcu w sposób jasny wytyczone kolejne miejsca postojowe, będzie uporządkowany ład drogowy do jazdy do poszczególnych zatok, to wszystko, że tak powiem, powinno się w spójną całość zawierać i po prostu tworzyć jasny układ komunikacyjny. No, ku temu dążymy, tutaj koszt inwestycji to jest prawie 2 miliony złotych. I wydaje mi się, że jeszcze przed wakacjami będziemy mogli ten parking otworzyć. Mhm. Cały czas jest to plac. Niektórzy mieszkańcy mówią, czemu nie parking poziomowy, który być może sprawiłby, że tych miejsc byłoby więcej, a wiem, że w Krynicy miejsc parkingowych zawsze brakuje, bo tak wielu turystów, szczególnie w sezonie przyjeżdża, że czasami ciężko jest znaleźć puste miejsce postojowe. Więc skąd ta koncepcja jednak remontu, a nie budowy czegoś nowego, być może na większą ilość miejsc? Znaczy oczywiście, znaczy ja powiem tak, w tej kadencji w samym centrum miasta stworzyłem 220 miejsc postojowych i to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi na przykład o ogrody na Górze Parkowej, tam czeka 100 miejsc postojowych, ale właśnie zaczęliśmy przebudowę drogi na ogrody, żeby dojazd do tych miejsc był dobry, ponieważ aktualnie położone płyty nie nadawały się dla ruchu turystycznego i teraz tam powstanie normalna droga asfaltowa. A czemu nie piętrowy? Proszę Państwa, wszystkie remonty odbywają się na warunkach technicznych, które, że tak powiem, nie kolidują z nowymi przepisami technicznymi. Aktualnie gdybyśmy chcieli zrobić budowę czy przebudowę, przypominam, że parking jest pomiędzy budynkiem wielorodzinnym, pomiędzy potokiem Kryniczanka, pomiędzy galerią handlową, pomiędzy nieruchomością prywatną i urzędem miejskim. Gdybyśmy chcieli zachować wszystkie odległości, wszystkie parametry wynikające z warunków technicznych, to po pierwsze ten parking byłby piętrowy wielokrotnie mniejszy od powierzchni placu, to jest pierwsze. No i też trzeba byłoby oczywiście zrobić najazdy. Ja przypominam, że próbowałem namówić Zarząd Dróg Wojewódzkich, żeby się zgodził na najazd od strony drogi wojewódzkiej, ale na to zgody nie było, jest tam zatoka autobusowa. I tak naprawdę gdybyśmy jeszcze dodali ślimak najazdowy, to tak obawiam się, że tych miejsc nie byłoby dużo więcej niż teraz na poziomie gruntu. Natomiast koszt takiej inwestycji zamiast 2 milionów pewnie wynosiłby z 15 milionów. Też musimy mieć środki na mierzyć siły na zamiary i tu uważam, że mimo wszystko to rozwiązanie, które przyjęliśmy, jest najbardziej optymalne, ponieważ pozwala nam praktycznie w 100% ten teren wykorzystać. Czyli taka inwestycja byłaby możliwa, gdyby były tak duże fundusze? To jest po pierwsze duże fundusze, ale też po drugie, czy skórka byłaby warta wyprawki, bo jeżeli parking piętrowy zajmowałby 1/3 placu, a nie 100% placu, to też tych miejsc byłoby oczywiście mniej i finalnie pewnie to mogłoby być powiedzmy 150 miejsc, a teraz będzie 115. To pytanie, czy dla tych kilkudziesięciu miejsc warto byłoby ponosić tak duże nakłady inwestycyjne, gdzie tak naprawdę teraz mówię, wykorzystujemy 100% gruntu, ponieważ mówię, remontujemy istniejące parkingi i to zawsze jest dla nas łatwiejsze do wykonania niż po prostu budowanie czegoś od nowa na podstawie oczywiście warunków technicznych obowiązujących dzisiaj. Mhm. Oczywiście parking płatny, tak? To będzie tak, jest nasz zamiar. Powiem tak, w Krynicy Zdrój jest jedna z najtańszych stref płatnego parkowania. To jest 2 zł za godzinę, to jest 100 zł abonament miesięczny i tutaj chcemy przygotować bliźniacze rozwiązania. Ten parking nie będzie w strefie płatnego parkowania, ponieważ nie przylega do drogi publicznej. Natomiast oczywiście będzie parkomat, będzie możliwość zakupu abonamentu. No, zrobimy wszystko, żeby to było jak najmniej doskwierające, a jak najbardziej wygodne dla mieszkańców i dla turystów. Także mówię, o ile mówię, mamy to przećwiczone na strefie płatnego parkowania, gdzie basa i turystów, mieszkańców kupuje sobie abonamenty i też płaci, że tak powiem, w parkomatach, tutaj będzie sytuacja identyczna. A jakaś taryfa ulgowa dla mieszkańców, jakieś niższe opłaty dla tych, którzy są z terenu gminy, bo wiadomo, że turyści niekoniecznie to są osoby, które codziennie korzystają z takich parkingów, a mieszkańcy zdecydowanie częściej. Ja powiem tak, oczywiście mamy ten abonament 100 zł, który tak naprawdę, jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, upoważnia do postoju na każdym parkingu. Natomiast mówię, no nasze parkomaty musiałyby zostać generalnie przebudowane, jeżeli chodzi czy o numer rejestracyjny, o nabijanie numerów. Mamy te parkomaty najbardziej proste, ale z drugiej strony najbardziej wytrzymałe i, że tak powiem, wrzuca się środki płatnicze, czy też płaci się kartą. Wydawany jest bilet, natomiast nie jest to bilet podpisany na konkretne numery rejestracyjne. Gdybyśmy chcieli też przebudować cały system, to znowu mamy kilkaset tysięcy złotych, które musielibyśmy pewnie wyłożyć, żeby też tutaj można było korzystać, powiedzmy, w jakiś sposób darmowy. Natomiast póki co mówię, za złotówkę można stać pół godziny. No nie wydaje mi się, że to jest aż tak wielki koszt, że tutaj musielibyśmy jakieś specjalne ulgi robić. Staramy się tą strefę trzymać, jeżeli chodzi o opłacenie i opłaty w strefach, że tak powiem, w przedziałach bardzo niskich, jak chodzi o wysokość opłat, żeby nikogo nie zniechęcać. Skoro jesteśmy w tej okolicy, to jeszcze ulica Ebersa, która, jak słyszałam, będzie niebawem przebudowywana i to jest kwestia remontu.
Tutaj, tak jest. Tam jest oczywiście wymiana nawierzchni asfaltowej od dworca PKP aż do wpalenia w drogę wojewódzką. To jest ponad 600 metrów. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę też promesę inwestycyjną, którą posiadamy, z której już jest realizowana ulica Park Sportowy i zaczyna być przebudowywana droga na ogrody i też ulica, która prowadzi do tego parkingu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, to w sumie do czerwca przyszłego roku będziemy mieli wyremontowane kompleksowo jeszcze 8 ulic, także i ulica Ebersa to jest rządowy fundusz rozwoju dróg. Wartość kontraktu nie przekracza 900 tysięcy złotych, także tutaj będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, oczywiście poprawa studzienek kanalizacyjnych. Jest to ulica dla nas ważna, tam też jest strefa płatnego parkowania na prawie 50 miejsc. Oprócz tego oczywiście posiadamy stary osadnik borowinowy, gdzie też zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam też mogą być miejsca postojowe. Oczywiście póki co tam próbujemy, czy też zaczynamy przewozić ziemię. Też tam musimy oczywiście pewne półki usypać, na których auta będą stały. Natomiast oczywiście same prace projektowo-pozwoleniowe nastąpią po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli prace rozpoczną się w czerwcu, tak? Ja powiem tak, mamy oczywiście do 20 czerwca Igrzyska Europejskie i teraz nawet wykonawca ma się pojawić u nas, przypuszczam, do końca przyszłego tygodnia. Musimy pewne rzeczy poustalać, tak żeby na same Igrzyska tam na pewno nie były roboty prowadzone. Także jeżeli pytanie, jak wykonawca w harmonogramie, czy to mu zajmie jeszcze miesiąc, czy dwa miesiące, musimy tak ułożyć te prace, żeby po pierwsze było jak najmniejsze utrudnienie dla mieszkańców, no i po drugie, żeby te roboty budowlane nie kolidowały z Igrzyskami Europejskimi. Mhm. Hala lodowa już gotowa? Prawie gotowa, w sumie 27,5 miliona, naprawdę potężny zakres inwestycyjny. Tak naprawdę staram się na bieżąco na swoim koncie na Facebooku przedstawiać, jak wygląda zaawansowanie prac. Dojechały teraz do nas szafki, do szatni zawodniczych, szatnie są już skończone. Na dachu pojawiło się nowe pokrycie dachowe z membramy, do tego wełna 10-centymetrowa, fotowoltaika na dachu. Trwają jeszcze roboty wentylacyjne dotyczące montażu. No tutaj wentylacja kosztuje prawie 9 milionów. Dotyczące dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych. Tutaj też jest kilka milionów złotych, ale zdążymy. Tutaj naprawdę hala wygląda jak nowa, co mnie bardzo cieszy. Widziałam, że schody też są zmieniane. Między innymi też mieliśmy oczywiście stare drewniane schody, które już tak powiem zbutwiały. Natomiast oczywiście nowe schody z deski kompozytowej. Raczej nowe. No, na te same schody z tym, że jest wymienionym materiałem. Także wiele takich rzeczy drobnych, no masa drzwi czy antypanicznych, czy drzwi, które działają w korelacji z instalacją oddymiającą, czyli otwierające się, że tak powiem, samorzutnie. Masa rzeczy została zrobiona, wykonana i tak naprawdę jestem przekonany, że hala będzie nam służyć. Przy okazji zakupiliśmy też nawierzchnię multisportową, czyli jak nie będzie lodu, można będzie na hali grać czy w siatkówkę, czy w futsal, czy w inline hokej, unihokej, piłkę ręczną, nowe bandy hokejowe też za ponad 1 000 000 złotych. Także tak naprawdę upiekliśmy wiele pieczeni na tym ogniu. Bardzo się cieszymy, że Igrzyska Europejskie będą w Krynicy. No i tak naprawdę na inwestycje sportowe otrzymaliśmy prawie, czy też wykorzystamy prawie 30 milionów złotych. Bo tutaj jest jeszcze kwestia torów i one też rozumiem, że są już na ukończeniu. Tor Dual Track jest praktycznie zakończony w 85%. Jeżeli chodzi o pump traki, one są uformowane. Teraz zostaje kwestia wylania na nich asfaltu. Tory MTBXCO, poszczególne przeszkody powstają. Ostatnio te duże pnie drzew zostały ułożone. Tam będą oczywiście skocznie dla rowerów, natomiast jeszcze będą usypane, czy też ułożone te duże głazy kamienne, po których też będzie odbywała się jazda. Naprawdę tor będzie bardzo ciekawy, będzie posiadał bardzo wiele elementów, gdzie w innych miejscowościach nie jest aż tak różnorodny. Jestem przekonany, że to będzie kolejna wielka i bardzo cenna inicjatywa i która przyciągnie masę rowerzystów do Krynicy Zdroju. To ja jeszcze na koniec rozmowy chciałam spytać o to, co będzie się działo w Parku Zdrojowym, bo tutaj przy kościółku szykujecie, nie wiem, czy to nazwać inwestycją, czy to po prostu upamiętnieniem. Chodzi o popiersie i to metropolity poznańskiego. Skąd taki pomysł na właśnie to miejsce i czemu właśnie Krynica chce tak upamiętniać tę osobę? No, arcybiskup Baraniak był sekretarzem prymasa Wyszyńskiego. Popiersie prymasa Wyszyńskiego stoi już od 2021 roku przy Kościółku Zdrojowym. Obaj hierarchowie bardzo wielokrotnie przebywali w Krynicy Zdroju. Zresztą arcybiskup Baraniak jest znany z tego, że był potwornie torturowany w więzieniu stalinowskim i nie złamał się, w żaden sposób nie sypnął prymasa, czy też nie podpisał żadnych zeznań, które by obciążały prymasa. Dlatego to są bardzo obie te postacie zasłużone dla krynickiego uzdrowiska i mamy wszystkie prace skończone. Za chwilę będziemy wylewać fundament pod cokół. Myślę, że do końca czerwca
jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Przy Kościółku Zdrojowym oprócz popiersia prymasa Wrzeńskiego pojawi się też popiersie arcybiskupa Antoniego Baraniaka. To popiersie jest gdzieś na zewnątrz tworzone, czy ono przyjedzie już w całości? Znaczy ono przyjedzie oczywiście w całości. To akurat tutaj jest taka sytuacja, że Społeczny Komitet funduje zakup, czy też wykonanie cokoły i wykonanie popiersia. Ono jest praktycznie przygotowane. Jak my zrobimy roboty fundamentowe, powiedzmy cokołu, to za chwilę przyjedzie wykonawca zewnętrzny, który zajmie się tak wykonaniem cokołu, jak i montażem samego popiersia. Mm-hmm. I przypomnijmy, kiedy ono będzie gotowe? Czyli ono, ja powiem tak, mam nadzieję, że na koniec czerwca wszystkie prace zostaną zakończone. Tu nie chciałbym wskazywać konkretnego terminu, bo nie do końca gmina jest inwestorem. Oczywiście współpracujemy tu ściśle z komitetem, który odpowiada za budowę tego popiersia. Zresztą sam jestem przewodniczącym tego komitetu. Natomiast tam też jest, że tak powiem, zbiera się pieniądze też i od wiernych, i ze zbiórek. Także my będziemy tak naprawdę gotowi, myślę, że w ciągu półtora tygodnia będzie fundament wylany i wtedy już tylko wykonawca powinien wejść na, nie chcę mieć plac budowy, to jest za dużo powiedziane, ale przy kościółku powinien zacząć prace montażowe tak co koło, jak i tego popiersia. Na pewno tym pracom też będziemy się przyglądać. Burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba był moim gościem. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.